A moim i Państwa gościem jest dzisiaj marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pierwszy poświąteczny gość na antenie Radia Katowice. No i właśnie od tematów świątecznych zaczniemy, panie marszałku. Czego życzy się szefowi województwa śląskiego przy świątecznym stole? Spokoju przede wszystkim, tak? Każda władza, wydaje mi się, że każda władza potrzebuje takiego spokoju, żeby móc swobodnie planować przyszłość, żeby swobodnie móc rządzić. Zawsze jak jest jakaś zawierucha polityczna, czy jakieś wydarzenia takie, które przeszkadzają sprawować władzę, no to to jest trudniej się tą władzę sprawuje. A to są życzenia takie bardziej właśnie klasyczne od najbliższych? Zdrowia, szczęścia, pomyślności, czy polityczne też się zdarzają? Ja oczywiście jako Wojciech Saługa, jako osoba, najbardziej lubię życzenia osobiste, a polityczne oczywiście też się zdarzają, ale one są takie bardziej ogólne. Zawsze jak ktoś życzy mi osobiście czegoś, co mnie tyczy, właśnie tego zdrowia, jakiejś pomyślności i ci, co oczywiście znajomi, czy rodzina, co mnie znają, jakichś szczegółów, no to bardziej się to pamięta. A pan jako marszałek województwa śląskiego jest w stanie w święta wyłączyć się z obiegu informacji, wyłączyć telewizor, nie logować się w internecie, nie przeglądać portali i po prostu żyć rodzinnymi świętami? Tak, bardzo się staram to robić. Ale i da powiem, się skutecznie? Tak, żeby totalnie nic, to nie, ale to patrzę, co się dzieje na świecie, jeżeli nic się nie dzieje złego, to ten telefon odkładam i świętuję dalej. Na pewno pan więc wie, że w ten ostatni przedświąteczny roboczy dzień, czyli w piątek, szef GZM-u Kazimierz Karolczak odpisał prezydentowi Jaworzna Pawłowi Silbertowi na apel prezydenta Jaworzna w sprawie zniżek na bilety komunikacji publicznej dla tych, którzy korzystają i z PKM-u Jaworzno, i z KZK GOP-u. Porozmawiamy, zobaczymy, tak można skonkludować to, co napisał do prezydenta Jaworzna szef GZM-u. Panie marszałku, metropolia powinna flirtować z Jaworznem, skoro od tego Jaworzna dostała kosza? Metropolia powinna flirtować z każdym, jeżeli takie słowa można użyć. Nie można powiedzieć, że metropolia to proces zamknięty, to naprawdę proces otwarty. Metropolia musi udowodnić mieszkańcom przede wszystkim, że jest potrzebna i efekty jej pracy widać. Ten wspólny bilet, który zrobiono, no pokazuje, że metropolia potrafi. Stąd myślę, reakcja trochę spóźniona, ponieważ Jaworzno mogło, cały czas było brane pod uwagę od lat, żeby będzie częścią metropolii. Prezydent Silbert wybrał inną ścieżkę i dzisiaj no, można powiedzieć tak, że mieszkańcy zaczynają odczuwać to, że Jaworzno w metropolii nie jest, skoro prezydent Silbert występuje i chce mieć takie prawa jak w metropolii, nie będącym metropolii. No ale właśnie, czy mieszkańcy odczują, skoro Kazimierz Karolczak mówi, no porozmawiamy, zobaczymy, może wspólny bilet się uda? No na pewno trzeba rozmawiać, zawsze trzeba rozmawiać. Politycy są od tego, prezydenci, szefowie metropolii również, żeby siadać do stołu i rozwiązywać problemy mieszkańców. Metropolia ma wiele rzeczy do rozwiązania wewnątrz. To 41 miast i gmin województwa śląskiego. Ja bym zachęcał pana prezydenta, żeby przystąpił do metropolii, żeby Jaworzno weszło do metropolii, bo lepiej być w tego typu ciałach niż nie być, co chociażby pokazuje właśnie ta korespondencja i wtedy nie będzie problemu. No, prezydent Silbert chce mieć ciasko i zjeść ciasko jednocześnie, czyli nie być w metropolii, a skorzystać z praw metropolii, właśnie, to trochę nielogiczne. Bo ja jako mieszkaniec metropolii mam trochę wrażenie takie, że Jaworzno chce uczestniczyć w tych korzyściach płynących z utworzenia metropolii, a jakby nie uczestniczyć w tych obowiązkach, jakie metropolia ze sobą tak się to dzisiaj składa, tak? Tak to wygląda, że chce mieć wszystkie prawa płynące z metropolii, a jednocześnie nie ponosić tej, nie współuczestniczyć w decydowaniu. Naprawdę zachęcam pana prezydenta do tego, żeby już szkoda miasta. No jeżeli powstała metropolia, 41 miast, gmin weszło do tej metropolii i zaczynają wspólne działania na różnych obszarach, to warto w tym być. Jaworzno to duże miasto, jest częścią metropolii, ci, którzy tak naprawdę, tak, graniczy z Sosnowcem, z Mysłowicami, z miastami metropolii, praktycznie ten przejazd jest niezauważalny z miasta do miasta, więc warto przemyśleć w 2018 roku tą decyzję. Pan marszałek wie, co mówi, bo prywatnie mieszkańcem Jaworzna tak, także tak. Jest.
metropolia nie powinna obrażać się na Jaworzno. Rozumiem, że województwo śląskie, zarząd województwa śląskiego też na Jaworzno się nie obraża. Prezydent Silbert buduje za kilkanaście milionów złotych centrum przesiadkowe w Jaworznie Szczakowej. A tymczasem, jak wyliczyłem, 4 czy 5 pociągów na dobę z Jaworzna do Katowic w stronę metropolii właśnie się odprawia na dobę. Koleje śląskie w Jaworznie, to jest realny dalej scenariusz? Myślę, że na pewno tak. Pomysł, trudno powiedzieć, czy pomysł, potrzebę budowania takiego centrum przesiadkowego. Jeszcze kilka lat temu, pamiętam, z panem wiceprezydentem Kaczmarkiem konsultowałem, rozmawiając o rozwoju miasta właśnie w kontekście remontu linii Katowice-Kraków. Ta ilość pociągów, no pierwsze to PKP, tak? Ograniczało tą ilość, bo spadł w 90-tych latach znacznie ruch pasażerski i też wydłużyła się droga, czyli czas podróży z powodu złej jakości torów. Teraz te tory są już naprawdę w wielu miejscach wyremontowane. Czas podróży z Jaworzna do Katowic się skrócił. Myślę, że i w stronę Krakowa również będzie znacznie, ale to znacznie krótszy i to wkrótce, co spowoduje, że ilość połączeń powinna wzrosnąć. Potrzeba oczywiście dowieźć pasażerów do tych pociągów, ponieważ tak to się akurat w Jaworznie składa, że kolej jest na obrzeżach z dala od centrum, bo tak to powiedzmy, i potrzebne są właśnie centra przesiadkowe, system komunikacji z centrum czy z innymi dzielnicami, żeby ludzie chcieli podróżować pociągiem, ponieważ dojazd, no, mieszkam w Jaworznie, to wiem, z Jaworzna do Szczakowej już mniej więcej tyle trwa, co już do granic Mysłowic, a stamtąd to już do Katowic czy do reszty aglomeracji blisko. Więc musi Ale się... Panie marszałku, koleje śląskie w Jaworznie, czy zobaczymy, a jeśli tak, to kiedy? No, nie rozmawiamy, tak? To znaczy nie rozmawiamy. Ja myślę o tym na pewno, że taka potrzeba będzie, jeżeli będzie centrum przesiadkowe, czyli będzie pasażer, tak? Czyli będzie pasażer, który będzie chciał podróżować kolejami śląskimi i nie tylko, tak? Ale kolejami śląskimi, to na pewno koleje śląskie odpowiadają na takie potrzeby. Chociażby zwiększamy, no już planujemy w przyszłym roku, specjalne połączenia Wodzisław Śląski-Rybnik. To są właśnie zwiększenie połączeń wynikających z działań prezydentów miast. Budują centra przesiadkowe, dogadują się, chcą zwiększyć ilość połączeń, robią całą politykę, żeby przesiąść się ludzie, żeby się przesiedli z samochodów na pociągi, i to daje efekt. Jeżeli pan prezydent Silbert będzie chciał z nami rozmawiać i takie działania podejmie, to na 100% tak. Odbieram to jako deklarację. Tak. Panie marszałku, mówimy o tym, co w przyszłym roku, ale jako że zbliża się końcówka tego, to wypadałoby podsumować, jaki to był rok dla województwa śląskiego. Albo może inaczej, te trzy najważniejsze wydarzenia, jakie wydarzyły się właśnie w naszym regionie w mijającym roku, to? No myślę, że już omawiana tutaj metropolia, to na pewno. Drugie, z mojego punktu widzenia, uchwała antysmogowa, czyli dokument, który jakby kierunkuje działania miast, gmin i mieszkańców do tego, żeby oddychać czystszym powietrzem i żeby zdrowiej żyć. No i trzecie, dla mnie bardzo duże wydarzenie, to oddanie do użytku Stadionu Śląskiego po wielu latach modernizacji, remontów, wpadek katastrof, tak, katastrofy budowlanej. Dzisiaj mamy naprawdę wspaniały obiekt, którym szczycimy się na całą Polskę. No i przyszły rok zapowiada się, że będzie to rok Stadionu Śląskiego w naszym regionie. Czwarte najważniejsze wydarzenie, program dla Śląska w prywatnym rankingu marszałka Wojciecha Saługi? Rządowy program dla Śląska? Na pewno nie, ponieważ to dokument, już tu mówiłem na antenie tego radia, że to dokument, który zbiera wszystko, co rząd robi w naszym regionie i pokazuje to jako program. Natomiast na pewno nie ma tam jakiejś wizji przebudowy regionu, nie ma żadnych działań, które by zmieniły trwale obraz naszego województwa. Powiem, szkoda, ale to tak się dzieje, jak się programuje rzeczy, które się mają dziać w naszym województwie, w oderwaniu od samorządów. Samorządy nie zostały absolutnie zaangażowane
wpisanie, w tworzenie tego programu i mamy dzisiaj programy gminne, program wojewódzki i to jest jedna para kaloszy i drugie program rządowy, który absolutnie mam wrażenie, że mogą się nie zejść i wtedy będziemy mieć takie dwie prędkości, czy dwa modele rozwojowe województwa śląskiego, co wydaje mi się, że jest bardzo poważnym błędem. Może przyjdzie jeszcze czas na refleksję i rząd zacznie w końcu z samorządami rozmawiać. Rozmawiał za to rząd przy tworzeniu tego programu ze stroną społeczną i te największe związki zawodowe uważają, że to dobry program. No zobaczymy, życie zweryfikuje, tak to często bywa, bo na papierze wszystko Po roku, świetnie. Po dwóch, po trzech zobaczymy, jakie przynosi te efekty. No, różny jest ten program, już nie chcę, koniec roku, życzenia sobie składamy, już dość skrytykowałem ten program. Ja się zawsze cieszę, jeżeli rząd interesuje się tym, co się tu dzieje, jeżeli rząd chce, bo tu trzeba podziękować, także specjalnie dla Śląska coś się robi, natomiast no brakło takiego determinacji do tego, żeby ten program był taki akceptowany przez wszystkich, żeby odpowiadał na żywotne pytania, które tutaj sobie w regionie stawiamy, a chociażby sprawy smogowe, bardzo pominięte w tym programie. Depopulacja, starzenie się społeczeństwa, to dzisiaj nas bardzo dotyka, nasze miasta się wyludniają, nie ma tej działki. Rewitalizacja, czyli zdegradowane miasta, nic na ten temat większego nie można znaleźć. Ja mówiłem, utwórzmy fundusz smogowy, fundusz rewitalizacyjny, pokażmy, że traktujemy te sprawy poważnie, czyli że rząd stara się poważnie to traktować. No, naprawdę zebrano rzeczy, które się dzieją, nic nowego, te same drogi, te same koleje, o których wszyscy wiedzieliśmy, a chociażby z dużych rzeczy DTS na wschód do wspomnianego Jaworzna nie znalazła się w planach rządu. Połączenie szybkie do Pyrzowic nie znajduje się w planach rządu. To są takie też dwie rzeczy infrastrukturalne, o które zabiegamy od lat, ciągle się domagamy, pokazujemy je i odpowiedzi nie ma. Szkoda, że musiało być to ale, bo myślałem, że na podziękowaniach dla rządu od marszałka województwa śląskiego zakończymy w tym pięknym, przedświąteczno-noworocznym czasie. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Kawa na ławę. Yeah.